MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Ta liga, ten okres przygotowawczy przed Plus Ligą wkracza już powoli na ostatnią prostą. Jak się czujecie jako drużyna? Jak się czujemy? Na pewno się zgrywamy i coraz lepiej nam wszystkie tutaj zagrania wychodzą. Nie? Na pewno musimy wypracować swój styl jakiejś gry. No, to są tylko na razie sparingi. No, liga na pewno zweryfikuje, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku i na pewno widzę, pokażemy na co stać. Co było widać chociażby w trakcie ostatniego, 10. memoriału Józefa Gajewskiego, który wygraliście. No, czego raz jeszcze Wam gratulujemy. Teraz przejdę do drugiej sprawy. Mamy dzisiaj bowiem Dzień Nauczyciela. Dzień to dla Ciebie szczególny, bowiem jesteś, no myślę, że tutaj nie skłamię, jak powiem, jedynym nauczycielem wychowania fizycznego w siatkarskiej Plus Lidze. To pewnie bardzo fajne uczucie. Powiedz proszę, jak dzisiaj spędziłeś ten właśnie dzień? Jak dzisiaj spędziłem? Dzisiaj spędziłem dzień z rodziną, z synami, żeśmy trochę pograli na podwórku w piłkę. Dzisiaj ten dzień jakby w szkole jest wolny, tak? I z tej strony pozdrawiam wszystkich nauczycieli, życzę im wszystkiego dobrego. No a dzisiaj ten dzień swój spędziłem z rodziną, bo mamy dużo treningów, troszeczkę też pracuję, także chciałem jak najwięcej czasu spędzić swoimi synami. A czego my możemy życzyć Tobie, Kamilu, jako nauczycielowi? Kilka lat grania w siatkówkę i zdolnej młodzieży do pracy w szkole. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.